osobiście muszę powiedzieć, że my w Quantum Medic bardzo czekamy na pierwszego pacjenta, a zwłaszcza na tych pacjentów, których faktycznie życie zmieniamy. Ponieważ pewnie Państwo sobie myślą, że z jednej strony poradnia, która pomaga dzieciom, profilaktyka zębów, jamy higieny jamy ustnej, ale z drugiej strony my do tego podchodzimy jako do realnej zmiany w życiu. Zdarza się, że przychodzą do nas pacjenci, zwłaszcza młodzi, którzy mają na przykład problem w kontaktach towarzyskich, bo nie utrzymują właściwej higieny jamy ustnej. I czasami parę instruktorzy wystarczy, żeby rozwiązać ich problem, żeby zmienić im życie. I tak my do tego podchodzimy. Tym bardziej miło mi, że ta zmiana nastąpi również w nas. A teraz zapraszam pana starostę, żeby powiedział nam parę słów o projekcie. Zapraszam. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście na tą drugą część, na tą konferencję zapowiadaną. I drodzy Państwo, Ministerstwo Zdrowia w lipcu 2018 roku ogłosiło konkurs na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej. Ten projekt nazywał się dokładnie Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku. Głównym celem tego programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach publicznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną pomocą stomatologiczną, a także działaniami edukacyjnymi w tym zakresie, bo nie rzecz tylko w wizytach u stomatologa, ale również w dbaniu o tym, ta wiedza edukacyjna w tym obszarze czy w tym zakresie jest bardzo, bardzo ważna. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu było zawarcie porozumienia o współpracy na udzielenie świadczeń stomatologicznych w tworzonym gabinecie szkolnym na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. I przy okazji dziękujemy bardzo serdecznie panu Andrzejowi Cieślikowi, dyrektorowi oddziału radomskiego NFOZ-u za takie serdeczne, przychylne podejście do problemu, za pomoc, za zawarcie umowy. Powiat Zwoleński podpisał takie porozumienie. Jednocześnie zadanie realizacji tego zadania zostało powierzone. Powiat Zwoleński podpisał porozumienie i zadanie zostało przekazane do realizacji firmie Cordel Medic pan Tomasz Sikora. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 95 ofert, z których 23 bez jakichkolwiek uwag spełniło wymagania formalne, w tym jedna oferta właśnie powiatu zwoleńskiego. Ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła 47 oferentów na realizację przedmiotowego zadania, a nasz wniosek uplasował się na 15 miejscu. Wysoko, bo to w układzie kraju to znakomite miejsce. Dnia 5 listopada 2018 roku pomiędzy ministrem zdrowia a powiatem zwoleńskim została podpisana umowa na wyposażenie gabinetu dentystycznego w Zespole Szkół Leczniczo-Technicznych oraz realizację projektu edukacyjnego, to jest to, o czym mówiłem, w zakresie zdrowia jamy ustnej dla uczniów i rodziców. Łączny koszt zrealizowanych zadań przy tym projekcie wynosił 198 tysięcy złotych, w tym dotacja ministra zdrowia 103 992 zł dokładnie, środki powiatu w formie i finansowej, wkładu finansowego, a także w formie robocizny wynosiły 95 tysięcy złotych. Z dotacji ministra zdrowia 98 992 zł, mówię tak już bardzo szczegółowo, zostało przeznaczone na zakup profesjonalnego sprzętu stanowiącego w pełni nowoczesne wyposażenie gabinetu stomatologicznego, zaś 5 tysięcy złotych na realizację projektu edukacyjnego, który został przeprowadzony w ramach spotkań grupowych w szkołach, a także w przedszkolach na terenie miasta i gminy Zwolen. Łącznie odbyło się 12 spotkań dla uczniów i 2 spotkania otwarte dla rodziców. Powiat z własnych środków, to co już powiedziałem, wykonał remont i dostosowanie pomieszczeń do przepisów Ministerstwa Zdrowia, a także zakupił część mebli na łączną kwotę 95 tysięcy złotych. Zgodnie z założeniami programu i zapisami we wniosku zaświadczeń w nowo utworzonym gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół Leczniczo-Technicznych w Zwoleniu mogą korzystać dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia z niepublicznego gimnazjum przy liceum ogólnokształcącym, publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Zwolen.
Przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować kierownictwu Sanepidu, kierownictwu Zespołu Szkół Leczno-Technicznych za taką wymierną pomoc w realizacji tego projektu. Obecnie proszę pana Waldemara Urbańskiego, wicestarostę, który powie o szczegółach roboczych związanych z realizacją tego zadania. W związku z tym, że realizacja tego projektu przypadła na ten okres przejściowy, nazwijmy koniec kadencji i początek, angażował się niemal codziennie, był tu przy tym zadaniu, należy mu się prawo zabrania głosu i uchylenia tajemnic realizacji tego zadania. Kot Kuchni. Dziękuję za uwagę.